Wszystko zaczęło się od pomysłu i zrozumienia graczy. Chcieliśmy dostarczyć nową jakość, jeśli chodzi o cyfrowy zakup gier. Główny gracz wtedy i teraz na rynku, czyli Steam, zaspokaja już pewne potrzeby, natomiast w Steamie trzeba grać w gry w kliencie, trzeba być online. My uważaliśmy, że graczom grać trzeba, dać trzeba pełną dowolność. Nasza przewaga polegała na tym, że odkryliśmy niszę, czy też zauważyliśmy niszę, które nikt nie obsługiwał. Czyli żadna z platform cyfrowej dystrybucji nie adresowała potrzeb graczy, którzy chcieliby zagrać w jakiekolwiek starsze gry. Wszystkie pozostałe platformy używają zabezpieczeń. Już sam fakt, że trzeba być online, tak, lub dodatkowo wbudowane jest jakieś zabezpieczenie, bardzo utrudnia graczom korzystanie z gier. No i pierwszym taką główną zasadą GOGA było to, że wszystkie gry są bez zabezpieczeń, czyli bez uciążliwych DRM-ów. Zaoferowaliśmy dostępność gier klientom na całym świecie, a nie tak jak bardzo często się to zdarza, że gracz wchodzi na platformę, nie wiem, chociażby Impuls czy Direct to Drive, dochodzi do procesu zakupu i dowiaduje się, hej, sorry, jesteś z Polski, nie możesz kupić gry, tak? Sami poczuliśmy to wiele razy na własnej skórze. Nie różnicujemy cen, cena jest ta sama bez względu na to, skąd gracz pochodzi. Zupełnie nie rozumiem tego, dlaczego gracz w Stanach ma płacić mniej niż gracz w Europie. Na początku było bardzo trudno. Jeśli mówimy o odpaleniu platformy w październiku 2008, my już grubo ponad rok wcześniej żeśmy zaczęli pracować nad designem, koncepcją, tak, nad całym webdevem, ponieważ cały serwis stworzyliśmy, system billingowy i tak dalej. Jednocześnie rozmawialiśmy z potencjalnymi partnerami, jeśli chodzi o content, czyli o gry. No i na początku lekko nie było, tak? Przez pierwsze 5 czy 6 miesięcy nie mogliśmy nic podpisać, bo nikt nie chciał z nami rozmawiać. Na początku nie mieliśmy oczywiście żadnych wyników sprzedaży i mówiliśmy, hej, mamy taki projekt, taką koncepcję, tak wygląda design i jesteśmy w stanie wam zagwarantować taki przychód, czyli oferowaliśmy de facto minimalną finansową gwarancję. I mówiąc szczerze, money talks, tak? Na początku tych pierwszych kilku przekonaliśmy ofertą finansową, a potem już poszło, ponieważ model zadziałał, gracze to naprawdę rewelacyjnie przyjęli, sami zaczęli nawzajem sobie polecać platformę, dostaliśmy mnóstwo rewelacyjnego PR-u jako przełomowy pomysł, jako przyjazny dla graczy, a naprawdę w tej chwili takich wydarzeń na rynku jest niewiele, bo jednak większość wydawców myśli tylko o najbliższej premierze, supportuje ją przez parę tygodni, bach, następna gra, tak, i lecimy. A potem po dwóch latach wyłącza serwery czy support. My gwarantujemy kompatybilność tych gier i my spędzamy naprawdę bardzo dużo czasu, nasi programiści, na spaczowaniu gier i potem mamy taki, nazywamy to retro teamem testowym, retro QA team, tak, ponieważ testujemy starsze gry, testujemy na starych konfiguracjach, czyli zupełnie coś przeciwnego w stosunku do tego, co robimy chociażby przy Wiedźminie drugim. PC to jest ocean możliwych komplikacji, tak, ponieważ ilość konfiguracji hardware jest praktycznie nieskończona, w związku z tym zawsze jakieś problemy są, więc tak, oczywiście jest taki first line customer support, ale bardzo, bardzo dużo daje społeczność, ponieważ jakby gromadzimy ludzi dookoła pewnych wartości, tak, jeśli oni dzielą te wartości, to też fascynują się tym tematem i spędzają tam dużo czasu i czasami bywa tak, że zostaje zadany temat na forum, nie mogę uruchomić gry z kartą taką, w konfiguracji takiej. I w tym momencie pokazują się trzy odpowiedzi. Nie, nie, w ogóle już masz tu rozwiązanie, zrób tak i tak i działa. Piraci nie są naszym konkurentem. Znaczy, piractwo to jest część krajobrazu rynkowego, tak? I zawsze będzie grupa ludzi, ja uważam, że mała, ale to jest jak gdyby moje zdanie, która nie kupi legalnej gry. Natomiast piraci to są tak naprawdę nie do końca właściwie o obsłużeni klienci, tak? Oni z jakiegoś powodu tej gry nie kupili. Okej, była za droga i zdecydowali się spiracić nowość, ale to jest kwestia nowych gier, na kogo mamy tylko Wiedźmina drugiego i tu piractwo ewidentnie istnieje, ponieważ nie wiem, na przykład tych osób nie stać, a są z biedniejszego kraju, tak? Lub mają tygodniówkę od rodziców i nie mogą sobie na grę pozwolić. Takie piractwo zawsze będzie. Natomiast jeśli damy dobrą ofertę, a taką ofertę dajemy na GOG-u, czyli kompatybilność bez DRM-u, mnóstwo materiałów dodatkowych, po prostu opłaca się być lokalnym użytkownikiem i myślę, że to jest jeden z największych przełomów, który stworzył GOG, ponieważ w przypadku nowych gier, szczerze, to jest zdanie, które podziela bardzo wielu graczy
na świecie, nie opłaca się być legalnym użytkownikiem, ponieważ za te $50 dostaje się płytę z instrukcją w PDF-ie. Czy ja chcę mieć taką grę w swojej kolekcji? Nie, ale jak tam będzie, nie wiem, fajna instrukcja, plakat, jakiś fajny serwis online. Tak, dlaczego Diablo, przykładowo Diablo II, jest jedną z najlepiej sprzedających się gier na świecie? Bo każdy chce mieć swoje kolekcje, bo każdy chce korzystać z Battle.netu i każdy chce być częścią fajnej społeczności. To też jest jedna z bardzo mocnych stron GOGa. Gry to są pewne emocje, to nie jest taka szybko konsumpcja, z grą spędzamy dużo czasu. Dlaczego, nie wiem, fani piłki nożnej co roku kupują FIFA i dla przykładu Pro Evolution Soccer. Czasami tylko dwie gry w roku, właśnie te, bardziej hardkorowi Football Managera. Dlatego, że są fanami piłki. No i w ogóle to obciach wśród znajomych i kolegów mieć wersję nielegalną, tak? A dlaczego piracą grę X? Bo tak naprawdę wcale nie musieliby w nią zagrać. Z tego typu koncepcją nie mielibyśmy szans, jeśli poszlibyśmy drogą normalnych, dużych kampanii reklamowych. Znaczy, po pierwsze byśmy strzelali kulą w płot, bo dotarcie do tych gry, do graczy retro jest bardzo trudne. My żeśmy w naszym działaniu opali się w 98% na PR-ze. W momencie, kiedy my wyszliśmy z bardzo nowatorskim pomysłem GOGa, śmiem twierdzić bardzo antykorporacyjnym, tak, w swoim zamyśle, prasa to fenomenalnie podchwyciła. De facto mamy bardzo dużo klientów wśród dziennikarzy. Więc potem z każdą kolejną informacją oni, o kurczę, macie Baldur's Gate'a, super. Fajnym przykładem jest Planescape Torment. To było już po premierze, mieliśmy taką dużą pigułę informacyjną, bo staramy się te ważne wydarzenia dla GOGa komasować. Robimy konferencje prasowe, które znowu w dobie internetu streamujemy. W przypadku naszej konferencji wiosennej CD Projektu, no mieliśmy w piku 120 tysięcy osób, tak? Więc to jest naprawdę gigantyczna rzesza odbiorców. 24 godziny od konferencji news, to były newsy dotyczące i Wiedźmina II wychodzącego na Xboxa 360 i katalogu EA, który wchodził na GOGa. Tego dnia ukazały się trzy pierwsze gry. Mieliśmy 2500 sajtów linkujących do nas, tak, 24 godziny. I ruch przekroczył sześciokrotnie ruch, który mieliśmy podczas wcześniejszego dużego eventu z jesieni, który wtedy był 10 razy większy niż wszystko, co wcześniej robiliśmy. Na początku staraliśmy się uniknąć zgiełku, no ale potem już na samym E3, no cholera, tak? Wszyscy pokazują swoje duże produkty. Co mamy fajnego? Mieliśmy taką zainscenizowaną scenkę. Nasz szef marketingu Trevor, Amerykanin, który pracuje dla nas od już ponad 6 miesięcy, plus wynajęta hostessa, siostra Betty, bardzo seksownie ubrana, rozdawała białe pastylki, które były miętówkami z naklejką Get Huge with GOG.com. Miętówki to taki bardzo praktyczny prezent na targi, bo ludzie je noszą w kieszeni i się bardzo, bardzo chętnie nawzajem częstują. Każdy się pyta, no co to jest, a to GOG, a gry EA, tak? No i wiadomość się rozprzestrzenia. De facto najdroższe z tego wszystkiego to była siostra Betty. Próbowaliśmy kupić pastylki w kształcie i kolorze Viagry, natomiast najmniejsza ilość, jaką nam oferowali, miętówki, jaką nam oferowali, to było pół tony, więc niestety musieliśmy zrezygnować. Od momentu startu GOGa projekt jest zyskowny. Praktycznie od pierwszego miesiąca, oczywiście na początku nie licząc kosztu inwestycji, kosztu devu. Wyniki 2010 roku, przychody niecałe 12 milionów złotych, zyski 2 miliony. Wzrost był trzycyfrowy, zarówno sprzedaży, jak i zyskowności. No i nie widzę powodu, żeby ten wskaźnik miał nam spadać w najbliższych latach.